wrzucone jest coś negatywnego do Twojego życia i energia źródła sprawdza. Koncentrujesz się na tym, co się w Tobie zmieniło. Już nie interesują Cię piękne rzeczy, już nie interesują Cię jakieś pozytywne rzeczy, bo zwracasz większą uwagę na to negatywne. To znaczy, że tego potrzebujesz. Potrzebujesz tego, żeby coś zmienić, żeby wzrastać, żeby coś zauważyć. I czasami musi być tego negatywnego tak dużo, że już w ogóle świata nie widać, bo czasami trzeba sięgnąć dna, żeby się od niego odbić, zrozumieć to wszystko i wypłynąć na powierzchnię. Dobrze, ale jak to się ma z energią błazna i z energią arcykapłanki albo z energią wisielca? Postaram się to ująć prostymi słowami. Ja wiem, że to nie jest łatwe. To naprawdę nie jest dzisiaj łatwy temat. Czyli wyobraź sobie, zaczyna się nowa era, zaczyna się ten nowy czas. Wszystko jest możliwe. Wszystko możesz osiągnąć, wszystko możesz zrealizować. To dobre albo to złe. To już od Ciebie zależy. Ale koncentrujmy się na tym dobrym. Więc możesz w Twoim życiu przyciągnąć miłość, szczęście, spełnienie we wszystkich dziedzinach. Ale tam są jakieś stare programy. I teraz funkcjonuje to dokładnie tak jak sztuczna inteligencja. Czyli to Ci się pokaże w życiu, to Ci się pokaże w życiu, to Ci się pokaże, to Ci się pokaże. I energia wszechświata obserwuje to wszystko i widzi, dobrze? Ta osoba jest w tym momencie skoncentrowana. Widzi to wszystko, ale dobrze, to istnieje, ale wybieram to. Czyli wybieram piękny krajobraz, wybieram ładny samochód, wybieram szczęście w związku, wybieram zdrowe odżywianie. I wtedy energia wszechświata da Ci tego więcej. Jeżeli jednak Ty dostajesz te różne rzeczy i powiesz tak, są we mnie stare programy, stare różne jakieś zapisy, no i teraz mam tutaj dobre i złe, bo wszystko jest obecne wokół mnie. No i wybiorę tak, no wybieram to dobre, ale tego nie chcę. Wybieram to, ale tego nie chcę. To widzisz, co się dzieje? Twoja energia idzie tutaj i energia idzie tutaj. I automatycznie siła wyższa widzi, ta osoba jeszcze nie jest aż tak daleko, jak być powinna, czyli podsuwam jej kolejne obrazki z obu stron, aż zacznie wybierać tylko te pozytywne, widząc te negatywne, wybiera konsekwentnie te pozytywne. Tak to funkcjonuje. I teraz popatrz. Jesteś na przykład w pozycji wisielca. Coś się nie udaje, coś sobie zaplanowałaś, zaplanowałeś, a tutaj jakoś nie chce to ruszać. Stare programy, stare bariery aktywują się. Jakieś znowu sytuacje negatywne pojawiają się na scenie Twojego życia. No jak to? Przecież już dawno powinno ich nie być. Bo jestem już w energii arcykapłanki, czyli przyjmuję te impulsy wyższe i przenoszę to na ziemię. Korzystam z mojej intuicji, z moich talentów, moich zdolności i materializuję to tutaj. Jestem jak błazen, czyli jestem w pełnym zaufaniu w siły wyższe i idę odważnie tą nową drogą. Jestem jak mag transcendentny, czyli przyjmuję tą mądrość wyższą i zaczynam przy pomocy moich myśli, słów i działań to tworzyć. I nagle coś się blokuje. I znowu się blokuje. I znowu się blokuje. I w tym momencie tylko tak włącza się stary program i zaczynasz wierzgać. Zaczynasz wierzgać. No jak to? Przecież już jestem w energii arcykapłanki. No przecież już robię to wszystko, co mówi błazen, już wykorzystuje tą siłę maga. Dlaczego znowu coś złego się pojawiło? Dlaczego? Bo energia wyższa sprawdza, na jakim jesteś poziomie i jak.